Wakacje to czas przerwy od nauki, ale nie dla wszystkich. Grupa ochotników z Oleśnicy zapisała się do klubu młodego programisty, gdzie będzie uczyła się podstaw programowania. Jak sami nam zdradzili, to ich przyszłość. To jest taki nowy projekt, który rusza już w wakacje. To będą kursy wakacyjne uczące programowania dzieci, młodzież. Mamy 3 grupy wiekowe, czyli są zajęcia dla klas 1, 3, 4, 5 i 6, 8. I w każdej z tych grup, w zależności właśnie od też umiejętności dzieci, potrzeb, będą różnego rodzaju zajęcia dotyczące szeroko pojętego programowania. Żeby się nauczyć programować. Czemu to takie fajne? Żeby pomogło nam w przyszłości. Będziecie się tym zajmować? To jest bardzo fajne, więc może tak. Projekt jest realizowany w 16 miastach w całej Polsce. Co ważne, miasta, które biorą udział w klubie młodego programisty, nie przekraczają 100 tysięcy mieszkańców. Te aktywności będą z wykorzystaniem robotów, dalsze fotony, mikrobity. Dodatkowo będziemy korzystać z aplikacji zainstalowanych na tabletach. No, cały sprzęt został zakupiony z funduszy z programu właśnie klubu młodego programisty. Będziemy przede wszystkim starali się uczulić dzieci na to, że nauka jest cudowną sprawą i polega na kreatywności, dlatego dzieci będą tworzyć. Otwarci jesteśmy na wszelakie działania. Dlaczego? No jasna sprawa. Cyfryzacja, komputeryzacja, programowanie to wszystko to nowy świat, który przed nami. Wiele zawodów już powstaje i będzie powstawało, które te kompetencje będzie po prostu wykorzystywało. I fajnie jest, żeby dziecko już od najmłodszych lat uczyło się logicznego myślenia, algorytmiki, właśnie programowania, też współpracy, tak, bo dzieci pracują w grupie. Razem, więc to też na pewno pomaga też w przyszłości, niezależnie od zawodu, które będą wykonywać, żeby te umiejętności po prostu wykorzystywać. Bez umiejętności cyfrowych, bez umiejętności programowania, zrozumienia tego, jak działają te urządzenia elektroniczne, trudno będzie się poruszać we współczesnym świecie, no a tutaj mówimy o dzieciakach, które będą jeszcze w nim funkcjonować kilkadziesiąt lat, dlatego to jest bardzo ważne i też wiadomo, że w młodym wieku jakby zdolności nauczenia się czegoś są dużo wyższe niż później i dlatego warto zacząć od samego początku, wtedy, kiedy dzieciaki jeszcze są tym najbardziej zainteresowane. Ja cieszę się przede wszystkim, że zaczynamy wakacje, ponieważ nie każdego z rodziców stać jest na wyjazdy. My zapewniamy edukację tą w tych obiektach w różnych dziedzinach, natomiast cieszę się, że będą działały kluby młodego programisty. Te dzieci po prostu szaleją. Jeśli chodzi o programowanie, to jest ich żywioł, ich świat i na pewno te zajęcia będą dla nich mega rozwijające, mega kreatywne, mega twórcze, no, a dla nas satysfakcja również. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.